Cześć, tak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team, jednak odrobinę innym. Tak jak mówiłem w ostatnim filmie, chciałem zakwalifikować się do Ligi Weekendowej i oczywiście mi się to udało przy pomocy Roberta Lewandowskiego. Tam w ostatnim meczu dałem mu kartę plus 6 do wszystkich atrybutów, wszystkie chwyty dozwolone. Wygrałem ostatni mecz, jestem Food Champions i tym składem postanowiłem zagrać w tym tygodniu. Tak jak również zapowiadałem, stwierdziłem, że muszę jakoś dać do zespołu Bakayoko i też innych piłkarzy z Premier League, na których nie było w miarę stać. Oczywiście jak widzicie na ławce rezerwowych gracze z Bundesligi nadal są, Balotelli też tylko w rezerwach, zapomniałem go umieścić na ławce rezerwowych, jednak napad Son, Lewandowski oraz Coman. Oczywiście gdyby mój budżet był odrobinę większy, byłby tam Robin, no ale na razie jestem jeszcze biedny. Pomocy musiał być oczywiście Lalana, tak jak wspomniałem, francuski pomocnik z Chelsea, oraz Tolisso, obrona, no trochę już taka bardziej szalona, bo Sidibe z Monaco, który jest według mnie naprawdę świetnym prawym obrońcą, Mangala, Smalling, no tutaj naprawdę budżetowo w sumie kosztowali oni 2000 monet, ale w miarę dają radę, Mendy, no i oczywiście Asmir Begovic. No i okej, jako że skład już miałem gotowy, dopiero pierwsze mecze nim rozgrywałem w Food Champions, kwalifikowałem się jeszcze drużyną w pełni z Bundesligi, to lecimy z komentarzem. Jednak dzisiaj odrobinę inaczej skomentuję, ponieważ chciałem ogółem powtarzam słowa, przepraszam za to najmocniej, chciałem poruszyć temat ligi weekendowej. Ostatnio dzieją się interesujące rzeczy na scenie FIFA, te tematy są głównie poruszane za granicą, jednak dla przykładu, już kilku profesjonalnych graczy zakończyło swoje kariery, bo nie wyrabiają psychicznie. Jeden z graczy zespołu Footwiz, jeśli dobrze pamiętam, po prostu ogłosił, że kończy przygodę z profesjonalnym graniem w FIFA, bo gra w tę grę, głupio to brzmi, to dla niego po prostu za dużo. Jednak ja się nie dziwię, według mnie 40 meczów do rozegrania w 72 godziny i to zdecydowanie za dużo i trzeba zwrócić uwagę na to, że ci profesjonalni gracze nie mogą sobie pozwolić na chwilę przerwy. Każdy mecz muszą grać na 100% i oczywiście to można rozłożyć, że nie wiem, na przykład 15 albo nie wiem, 10 meczów jednego dnia i po 15 w inne dni, jednak nadal to jest naprawdę duża intensywność i tak jak zawsze powtarzam, naprawdę szanuję i podziwiam osoby, które dają radę, które naprawdę dają radę wbić 40 na 40, jednak dla mnie, jak dla przeciętnego gracza, który jednak chciałby rozegrać te wszystkie mecze, żeby otrzymać później jakieś przyzwoite nagrody, to jest zdecydowanie za dużo i oczywiście, no, YouTube jest moim zawodem, na FIFA się koncentruję, jednak nie mam chęci, po prostu nie mam już chęci, by grać prawie że wszystkie spotkania w tym roku. No nie wiem, w FIFA 17 jakoś jeszcze czasami dawałem radę, choć chyba nawet nigdy nie zagrałem pełnych 40, ale do tych 37 potrafiłem dobić. Jednak w 18 jakoś nie czuję takiego progresu, nie czuję aż takiej satysfakcji. Może też przez to, że w porównaniu do FIFA 17 liga weekendowa w ogóle się nie zmieniła. Wszystko jest identyczne, tyle takie same rangi, takie same nagrody, taki sam system rozgrywania tego. Wiele osób aktywuje się za granicą na Twitterze, na różnych forach, by przedłużyć ligę weekendową do 4 dni. I no wtedy to już by nie była liga weekendowa, jednak po prostu Food Champions. By ten tryb był rozgrywany przez 4 dni, 10 spotkań przez 4 dni, według mnie brzmi to znacznie lepiej, no bo jednak ilości nie można zmniejszyć z 40 do 30, bo wtedy byłby za duży ścisk w czołówce. Ja to najbardziej rozumiem, jednak kurczę, czasami przez jakieś błędy z serwerami liga weekendowa jest przedłużana na jeszcze jeden dzień. I czy ktoś protestuje? Nie, bo wtedy aż chce się grać. Rozegrać 10 meczów dziennie to nie jest problem. Ile? No niecałe 3 godzinki, jak dobrze pójdzie. Oczywiście, to nadal dużo dla zwykłego gracza, jednak no, dla mnie byłoby to coś zdecydowanie przyjaźniejszego. No chyba tak, około 3 godziny by to były. No ale mówię, gracze już za granicą, profesjonalni gracze nie wyrabiają. Dla nich i gameplay, no tempo gry nie pasuje, różne zagrania, też intensywność. Zwracają uwagę na wiele problemów. Dla mnie na przykład ta gra jest za bardzo podobna do 17. I o ile w 17 grało mi się naprawdę fajnie, tak w pewnym momencie, tak jak powiedziałem, już się zatrzymałem, nie byłem w stanie wbijać lepiej rangi. Tak jednak tutaj, no, często widzę identyczne bramki jak w 17. No na przykład bieg skrzydłem, szybkie podanie do środka i gol. Ja wiem, że to już w futbolu też działa, jednak są inne błędy, jak na przykład kick-off glitch. No ja tego nie pokazuję często, ale na przykład oglądam dzisiaj sobie stream Uniteda, dosłownie, no, kilka godzin temu i patrzę, no, koleś od środka i jedzie jakby nóż w masło wkładał, no. To są problemy, które trzeba zaadresować. Należy pamiętać o tym, że ta gra ma dopiero miesiąc
A ja już mam trochę dość. Naprawdę pierwszy raz coś takiego czuję, a nie uważam, że gram też jakoś za dużo, żeby mi się to aż tak przejadło. Nie ukrywam, że trochę to sprawia, że myślę nad swoim kanale, by jakieś zacząć myśleć nad innymi rzeczami niż FIFA. No na pewno chcę się skupić na prawdziwym futbolu. Już wkrótce jadę za granicę, nagram dla was super relację, mam nadzieję, że wyjdzie. Jednak no też jedna relacja w miesiącu nie sprawi, że kanał będzie żył tym jednym filmem. No tak jak kiedyś mówiłem, myślałem o vlogach piłkarskich, taki regularny cykl co tydzień. Według mnie to nie jest zły pomysł, jednak muszę sobie tutaj ogarnąć jakąś fajną przestrzeń do tego, by to się przyjemnie oglądało. No pomysły mam, tylko muszę się wreszcie wziąć za ich realizowanie, bo nie chcę, by ten kanał upadł przez to, że EA nie jest w stanie naprawić kilku błędów FIFA. Również jakiś czas temu mówiłem o Back to Glory. Seria raczej nie wróci, jednak wróci coś innego też związanego z ikonami. Znaczy nie wróci, po prostu pojawi się, bo jeszcze czegoś takiego nie było. I szybciej niż Back to Glory, bo planowałem na styczeń, jednak też sam się nie mogę doczekać, by zrobić coś nowego związanego z FIFA na kanale, więc w grudniu, prawdopodobnie 1 grudnia, pojawi się nowa seria. Może nawet wcześniej, kto wie, jednak wolę wszystko dopracować, by tempo serii było idealne, by progres był dobry, żeby nie było tak, że nagle seria staje w miejscu, jak wszystkie moje praktycznie poprzednie, więc jeszcze chwilę musicie poczekać, jednak będzie ciekawie. Wracając do tematu Food Champions. No myślałem, że będę miał jakąś motywację, by wbić tego golda trójkę na tym moim głównym koncie, jednak jakoś tego nie czuję. Wiecie, rozegram jeszcze kilka spotkań, może do srebra dobiję, jednak nie wiem. Po prostu tego nie czuję. Może muszę odpocząć, może muszę zmniejszyć intensywność, jednak też ostatnio filmy nie pojawiały się codziennie. Przez to, że po prostu no nie wiem czasami co usiąść i nagrać. I według mnie tak jest lepiej dla kanału, żeby raz się film nie pojawił, niż pojawił się taki film na siłę. No musiałem dzisiaj ten odcinek w taki sposób przegadać, byście też wiedzieli co siedzi w mojej głowie, bo chcę być z wami szczery. Trochę nie wyrabiam, no. Potrzebuję nowych pomysłów, potrzebuję odświeżenia swoich materiałów na kanale i to wkrótce nadejdzie. No, jeszcze w tym roku to się wszystko wydarzy, musi się wydarzyć w tym roku, bo jak nie w tym roku, to kiedy? Nie mogę czekać, bo naprawdę na YouTubie trzeba ciągle robić coś ciekawego, byście mnie oglądali, też żebym ja się tym nie nudził, bo najgorsze jest to, by inaczej, źle to sformułowałem, po prostu, wiecie, nie chcę siadać co chwilę i nagrywać kolejnego odcinka Ultimate Team, tak żeby to po prostu zrobić. Nie, ja chcę, żeby to była dla mnie zabawa, żebym miał satysfakcję z nagrywania, satysfakcję z montowania, a co najważniejsze, żebyście wy to z przyjemnością oglądali, bo ostatnio już czułem, że tak, no ile nadal widzę, że wyświetlenia, komentarze i oceny się zgadzają, tak jednak w środku coś tak, no, że wiem, że może być lepiej. No na przykład ostatnio zrobiłem film o Arturze i dobrze się bawiłem podczas tworzenia go. Tutaj mogłem się trochę wykazać w montażu. Było to coś innego niż zawsze i też widzę, że się wam bardziej spodobało. Jednak też trudno robić co 2-3 dni coś takiego odrobinę kreatywnego, bo też nie mówię, że to był jakiś niespotykany pomysł. Będę się starał, będę myślał i mam nadzieję, że dobre rzeczy z tego wyjdą. Lewandowskiego nie sprzedaję, no spokojnie, bo dla mnie nadal to jest najlepszy napastnik w grze, jednak muszę uzbierać jednak trochę monet, by zbudować skład wokół niego i nadal będziemy lecieć do przodu w tej serii. No, chyba klasycznie, wiecie co, skupię się jednak na sezonach, bo w nich jest większy luz, Food Champions będą małym dodatkiem, nie muszę ciągle wbijać tej największej rangi, coinsy będą w jakimś tam stopniu wpływały na moje konto, jednak najważniejsze jest to, bym po prostu wyrabiał psychicznie. Piję Melisę, nie no, ostatnio nie piłem, ale i tak to chyba placebo, no na mnie to w ogóle nie działało, herbata jak herbata, ale to nie ukrywam, była smaczna. Teraz już mówię tak kompletnie od rzeczy, ale chciałem wam przedstawić po prostu, co siedzi w mojej głowie. Wiem, że tutaj nie było jakichś widowiskowych bramek, że to nie był taki typowy komentarz jak co tydzień, o tutaj co za uderzenie, co za bramka, ale potrzebowałem zrealizować taki materiał. Więc co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Dla mnie Food Champions trochę się już wypaliły. Może ja się też wypaliłem, to jest bardzo możliwe. Jednak powiem krótko, no pierwsze dni z grą były wspaniałe. Nawet wbiłem Golda dwójkę. Teraz nie jestem w stanie tego zrobić na takim luzie, jak zrobiłem to w pierwszym tygodniu. No nie wiem, może spadł poziom gry, a może ludzie już mają na tyle dobre składy, że nie jestem w stanie z nimi rywalizować, to jest też możliwe. Jednak ja z Food Champions na razie stopuję. Nie chcę, żeby wokół tego trybu opierał się mój kanał. Mam już w głowie nowe pomysły, czas je w końcu zrealizować. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Dajcie też znać w komentarzach, jakie jest wasze obecnie podejście do Food Champions, bo mówię, dla mnie to jest po prostu za dużo. Czekam na wasze opinie. Do zobaczenia jutro na kanale w czymś innym niż FIFA, bo sami zobaczycie. Zresztą fajny prezencik od EA dostaliśmy.
Przekonacie się jutro. Życzę wam miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć.